Już 8, a gdzie niegdzie 7 marca, do kim wchodzi Kapitan Marvel. Jest to ostatni film Marvela przed Endgame, który skupi się na początkach bohaterki, która już 23 kwietnia pomoże uszczepionej grupie Avengers pokonać Thanosa. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Z na to, że jest to film Marvela, oczywiste jest, że poziom hejpu jest gigantyczny. Zwłaszcza, że dawno żadna produkcja Marvela nie wywołała tyle kontrowersji. Mówimy tutaj o bardzo podzielonych zdaniach krytyków i szumu wokół głównej aktorki, Brie Larson. Sam Marvel kazuje robić korektę swoich wypowiedziach, co jest, nie ukrywajmy, bardzo śmieszne. Ludzi sobie może narzekać, krytykować, odbijać się o tego. Sam czasami nie podoba mi się to, co czasami tutaj mogę przeczytać, ale dobra, wszystko jest nieważne. To jest film Marvela. każdy na to pójdzie, nie oszukujmy się, każdy czeka. A teraz przechodzimy do tego, co marzy mi się zobaczyć w filmie. Zapraszam do oglądania i dyskusji w komentarzach. No i chyba lecimy. Przede wszystkim najbardziej ciekawy z tego wszystkiego jest sam, jaki kapitan Marvel ma moce. Jak sami widzieliśmy na trailerach, potrafi strzelać jakimiś związkami laserów, czy co on tam ma w tych swoich rękach. Potrafi latać, ma super siłę, super wytrzymałość. Może żyć dłużej, szybciej, lepiej, jak to w trailerze sami mówili. Po prostu cuda widy. Sam Kevin Feige potwierdził też w wywiadach, że skopałaby tyłek dla tora i w sumie nie ma w nikogo z naszych bohaterów, który mógłby się nawet równać z jej mocą. Powiedział nawet tak żartobliwie, że Superman by nie dotknął z DC. A Thanos bez rękawicy to nic, totalnie. Po prostu, no, mamy tutaj postać, która podchodzi nawet trochę pod Mersu, i jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Nawet sam Samuel Jackson w któryś z wywiadów niechcący się wygadał, że kapitan Marvel posiada moc cofania się w czasie albo podróży w czasie, co według mnie. Może być takie dość przesadzone, zwłaszcza że jest dużo teorii, że Avengers 4 będzie trochę miało w sobie przenoszenia się w czasie i naprawiania błędów, jakie wyrządził Thanos. Zobaczymy, czy to prawda. Jeśli tak, to naprawdę jest czego się bać. A Thanos może w sumie no, już liczyć swoje dni. Nawiązując trochę do tego Mary Sue, to teraz powiem może trochę co mnie martwi. Boję się, że Kapitan Marvel to będzie po prostu postać przesadzona. Jak wiecie, takie postacie, które są idealne, wszystko im dobrze wychodzi, są takie superpotężne, nic nie można im zrobić. Ciężko się z kimś takim utożsamić. Oczywiście nie widzieliśmy jeszcze filmu i nie wiemy w jaki sposób postać będzie dla nas przedstawiona, ale sami uważacie, że stwierdzenie Takiej postaci, która potrafi wszystko, czasami na przykład potrafi odnieść, na przykład nie wiem. Trochę grozy, kiedy coś dzieje się strasznego, ponieważ wiemy, że a ona potrafi to i to, to pewnie sobie ucieknie. Zwłaszcza, że Marvel ja zawsze jak tworzy swoje postacie, to zawsze przedstawia je z wodami. I to było naturalne i można było sobie, wiecie, utożsamiać się z tymi bohaterami. Iron Man tak naprawdę jest tylko w zbroi. Wiele razy pokazywali, że bez niej, choć dalej jest bystry, inteligentny i mądry, może sobie nie poradzić. Thor też tracił swoje moce. Własny ojciec go wygnął. Kapitan Ameryka jest też człowiekiem, ma swoje problemy, nie chce czasami wystawiać ludzi na niepotrzebne ryzyko. Każdy, każdy ma po prostu takie swoje granicinki moralne, albo też, nie wiem, związane z ich umiejętnościami, albo strojami. I po prostu boję się, że kiedy dadzą nam postać, która potrafi zrobić wszystko, to wiecie... Nie będzie żadnego takiego czaru, nie będzie można się z nią utożsamiać, po prostu będzie takim chodzącym człowiekiem do załatwiania wszystkiego. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, i mam nadzieję, że Marvel jakoś wyjdzie z tego obronną ręką, no, ale z drugiej strony, może poradzą sobie. Wiele razy pokazali, że potrafią przedstawić postać w bardzo ciekawy sposób. No to po prostu trzeba czekać i zobaczyć, co z tego wyjdzie, prawda? Dobra, lecimy dalej. Czy film będzie miał jakieś powiązania z Infinity War albo Endgame? Uwierzcie mi, bardzo na to czekam i na pewno wy wszyscy też na to czekacie. Wszyscy czekają na endgame, każdy jaro się Infinity War. Po prostu. Jestem ciekawy, czy pokażą w jakiś ciekawy sposób, jak oni, jak Kapitan Marvel przychodzi do tych Avengers i mówi: No dobra, to ja wam teraz pomogę pokonać tego tanosa, tylko pokażcie mi gdzie on jest. Albo co mnie jeszcze bardziej może interesuje, pokażę może kawałek tego świata po pstryknięciu palcami, może pokażą jakąś tragedię, że co się dzieje, jak ta cała ludność sobie radzi po tym, jak nagle 50% ludzi wszystkich wyparowało. Zresztą, ostatnia scena w Infinity War pokazywała, że nie kończy się to zbyt dobrze, helikoptery spadają. Wszystko upada, wszyscy umierają. Trailer drugi do Endgame, który też został pokazany, pokazuje nam, że jest no, tragedia. Thanos nie za bardzo przemyśli swojego planu. No i po prostu jestem ciekawy, czy coś takiego się pojawi. Mam nadzieję, że tak. Może jakaś scena po napisach, może końcówka filmu będzie o tym, że właśnie Capitol Marvel dostaje wiadomość tego Pagera. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno nie, nie będę gardził, jeśli coś takiego nam pokażą. No i w ten oto sposób kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że dobrze bawiście się oglądając go tak samo jak ja go tworząc. Idę sobie teraz w Kimę. Jutro idę do szkółki. Po szkółce idę do kina i zobaczymy, czy moje wszystkie oczekiwania się spełnią. Mam nadzieję, że się spełnią. Wam również tego życzę. I co mogę więcej powiedzieć? No, do usłyszenia, do zobaczenia. I co? I wszyscy czekamy na Avengers 4. <grymne> Dobra, no to trzymajcie się ciepło i cześć.